Siemanko moi drodzy, jest Karo, jest Kasia, hej. Jest Seba. Cześć. Idziemy właśnie tam zapora pisze. A nie idziemy na zaporę, idziemy na Baranią Górę, bo jestem baran. I co? Chcesz coś powiedzieć na początek? Nie. Jesteś zmęczona? A wy? Zmęczona. A jesteście zmęczeni? Nie wiem, ale jest jakiś tu znak, że idziemy chyba w dobrą stronę. Chyba. Seba powiedział, że 3 godziny w jedną stronę, a tam pisało 4:40, także ja nie wiem, kto ma rację. Ogólnie to łapiemy z Sebastianem stopa i wracamy się po auto, bo okazało się, że trochę pomyliliśmy drogi, ale tylko troszeczkę. Nie, wszystko jest w porządku, tylko mamy do przejścia jakieś 6 godzin. No. W jedną stronę. Dlatego chcemy złapać stopa, iść po samochód. I po drodze, jak będziemy już jechać tam wyżej, będziemy dziewczyny i wtedy będziemy szli. Bo tak to nie ma sensu w ogóle. No, trochę żeśmy zbudzili, ale na błędach się uczy człowiek. Dlatego następnym razem, jak już, to po prostu podjedziemy sobie od razu tam, nie? Ej, zobaczymy, jeszcze nigdy na stopa nie jechałem, ty. Ja oglądam tego przez świat na fazie i trochę się nauczyłem, jak tam oglądałem. On powiedział, że jak na przykład ty byś tu stał, nie? Na stopa, to ja bym musiał iść jakieś 100 metrów dalej. No. Żebyś najpierw ty złapał stopa, bo pierwszy stałeś. Aha. Taka kultura autostopowiczów. Aha. Także pozdrowienia, Dawid. Zobaczymy, kurde, ty nie zjedzie jak na złość. No. Ja. Tylko pod górę jadą. Z dokumentem. No, my podjechaliśmy już właśnie autem. Typowo pod wejście. A tam to byśmy szli i by wyszło dopiero 12 godzin. No, masakra. No i nikt nam właśnie nie wziął nas na stopa. Lipa. Nie wiem czemu. Coś robimy nie tak. Oscypek? Człowiek na błędach się uczy. No, dlatego na drugi raz podjedziemy sobie pod straż. Nie, o, podjedźcie sobie pod straż, a nie tak jak my. Pod razem osiedle. Ogólnie to jest problem, bo coś się zaczęło dziać z kamerką i przestała mi zapisywać filmy, a było i dużo timelapsów wszystkiego. Także kurde, nie wiem, co teraz będzie. No, wkurzyłem się ogólnie. Nie? No. I nagrało się tylko 8 filmów, a nagrałem ogólnie chyba z 30 do posklejania. No i nic z tego nie wyszło, także to by było chyba na razie na tyle tego filmu. No, bo ogólnie jeszcze zapomniałem drona, także jest jeszcze lepiej. W ogóle jest porażka dzisiaj z tym nagrywaniem. Coś mi nie chce wychodzić. Nie wiem, ale dojdziemy do samochodu. Zobaczę, czy w ogóle tego drona wziąłem z domu, a wczoraj pakowałem plecak. No i jak będzie, to coś ponagrywamy, a jak nie, no to się pożegnamy. Nie, Seba? No fajnie, nic na to nie poradziłem. Kurde, nie wiem, co się w ogóle stało, że... Ten dzień chyba od dzisiaj rano był jakiś taki pechowy, bo tu... No jakby się spóźniliśmy później, tu po okulary się wracaliśmy. No. Później nie zaparkowali się tam, gdzie mieliśmy stracić. W ogóle od rana jakieś takie dziwne akcje są. No niestety. Ale tak miało być może. Tak miało być. Dobra, wcześniej się nie nagrało, ale teraz nagramy. Fajnie tu jest. No tu było ciężko iść, no. Ale jak się schodzi ładnie. Jesteście? Tak, bo po 20 kilometrach trochę. No,
O, auto. Teraz auto w regulówce. Tak. Ja myślę, że możemy się pożegnać. Także fajnie było. Fajnie, że oglądaliście. Jak wam się podoba i chcecie, żebyśmy więcej tak chodzili, tylko z działającą kamerką, to łapka w górę i subskrybujcie kanał. Już mówić nie umiemy nawet. Do zobaczenia. Nara. It's the coldest hand to run down this land where the ocean lands. It's the tallest sound, the damn smallest crowd, but the hearts break loud. Far from ever feeling lost with me, I'll push you back towards land and sea. They're going down for love, and love is free. Stick with me and I will guarantee you're never lost among the crowd with me. Never lost among the crowd with me. Everywhere you go I'll be. See, you're never lost among the crowd with me. It's the furthest sun,